No cóż, wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie tutaj. Oczywiście, że gdzieś tam obawialiśmy się o to, żeby nie było takiej sytuacji, jaka miała miejsce 2 lata temu, kiedy Wisła uciekła na 10 punktów już po pierwszej rundzie. I ta sytuacja rzeczywiście była bardzo trudna dla nas. Mecz zaczął się od bardzo dobrej okazji dla Wisły, później Piotrek Giza również dobry strzał głową. Wydaje mi się, że było trochę sytuacji, ale było również w tym meczu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony bardzo dużo niedokładności. Boisko bardzo szybkie, każde zagranie troszeczkę niedokładnie ta piłka uciekała zawodnikom, stąd też więcej walki, emocji niż ładnej gry, ale okazji trochę było. Najważniejsze dla nas było tutaj przede wszystkim nie przegrać, a zwycięstwo pozwala nam włączyć się do walki o tytuł. Z drugiej strony za bardzo się nie podniecam, bo wiem, że jeszcze daleka droga do końca tej pierwszej rundy, gdzie zostały 4 spotkania i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dziękuję. Nie, to nie najszczęśliwsze, bo byśmy w tym momencie nie szanowali Szałachowskiego, bo on musiał zejść, nie mógł grać, a Radowicz rzeczywiście, nie wiem, czy to był pierwszy kontakt jego z piłką i strzelił bramkę. No nie, fart nie, tylko po prostu tak się złożyło. No troszeczkę spokoju, na pewno tak, tylko spokoju do najbliższego meczu. A najważniejsze to, że skróciliśmy dystans z Wisłą, bo nawet gdyby był remis, to ta przewaga nie ulega wątpliwości duża, bo oglądając Wisłę z pozostałymi rywalami, poza tą trójką, która najbardziej się liczy w naszym kraju, to jednak te spotkania wygrywają dosyć pewnie.